Pokonując na kolanach kolejne stopnie schodów, mamy możliwość przyjrzenia się ścianom i sklepieniu klatki sodowej. Widzimy freski przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Mijamy m.in. pokrytego wrzodami Hioba czy Sedecjasza przed tronem Nabuchodonozora. Rozpoznajemy ofiarę Izaaka, przejście Dawida przez Kedron. W przedsionku kablicy polichromia odwołuje się do słów proroka Izajasza, zapowiadający sąd ostateczny. W roku 1886 bliżej nieznany górowski malarz Paweł Stankiewicz przemalował polichromię Świętych Schodów i Górnej Kaplicy. Malarz urodził się 19 kwietnia 1834 roku w Kajęcinie, włączonym później w granice miasta. Stankiewicz był ochrzczony w kościele Świętej Katarzyny w Górze 24 kwietnia 1834 roku przez księdza, późniejszego proboszcza, Ferdynanda Kokho. Zmarł 28 kwietnia 1897 roku w Berlinie. Pochowany został 2 maja 1897 w starej dzielnicy Schönerberg. Niestety nie zachował się do dzisiaj jego grób. Znany jest jako malarz portrecista, beletrysta i malarz wnętrz skalnych. Jego ojciec, Paweł Stankiewicz, był mistrzem ślusarskim i w momencie jego narodzin miał 55 lat. Jego matka, Renée Stankiewicz, z domu Helman, urodziła go w wieku 35 lat. Paul dorastał w ubogiej rodzinie. Już bardzo wcześnie wykazywał zdolności malarskie. W połowie Świętych Schodów zachował się niewielki, oszklony i okratowany otwór do przechowywania relikwii. Obecnie stoi tam prostokątny relikwiarz z kamieniem, pochodzącym z twierdzy, gdzie więziono Jana Chrzciciela. Po pokonaniu 28 stopni wchodzimy do kaplicy z tak zwanym ołtarzem Piłata i obrazem Ecce Homo. Oto człowiek. Jest ona pokryta freskami ukazującymi cierniem ukoronowanego, związanego Chrystusa.